Siemaneczko, Bawaria Projekt. Słuchajcie, jestem na szybkim urlopie. Jest końcówka września. Jesteśmy w Grecji, na Krecie. No i co? Przechodzę sobie, patrzę, stoi E36. Słuchajcie, kilka lat temu byłem też na Chorwacji i wiem, że takie samochody w takich właśnie rejonach, one są niepognite, co najwyżej mają odbarwiony lakier, gdzieś tam schodzi klar, ale jeśli chodzi o blacharkę, no to nie mamy tutaj problemu właśnie z gnielizny. To przypuszczam jest jakieś 1.6, bo tam widzę jedna rureczka wydechowa. Tu jakaś amatorska taka, wiecie, naprawa sprayem, ale ogólnie całokształt, kurczę. Korekta lakieru, troszkę detalingu i auto jest jak nowe. Zobaczcie dookoła. Zwróćcie sobie uwagę na sierpy, na błotniki, na te miejsca, gdzie najczęściej auta tutaj właśnie gniją, czyli tutaj wchodzi błoto, tak, i później się zaczynają dziwne historie. Progi, wszystko, czopki jeszcze pod spodem, pod lewarek. Tutaj oczywiście tutaj te uszczeleczki, no niestety już po 20 paru latach uległy degradacji, ale to normalna sprawa. A w środku standardowo jakiś tam panelik, jakiś podłokietnik. Bardzo fajna, przyjemna trójeczka. Pomimo małego silnika na pewno daje dużo frajdy i przyjemnie się prowadzi. Słuchajcie, pozdrawiam Was z Krety tym razem. Tak się złożyło. I do zobaczenia. Subskrybujcie kanał.